Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać taki skin, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Jestem dzisiaj na Case i mordeczki. Zapraszam Was oczywiście na początku filmu do wpisania sobie kodziku Esteban. Tutaj wchodzicie sobie w tą zakładeczkę, wpisujecie Esteban, dostajecie darmowe pieniążki, możecie oczywiście wypłacić od razu w sklepie skinka. Albo po prostu otworzyć sobie jakąś skrzynkę, wypłaty są oczywiście natychmiastowe, tutaj macie wszystkie potwierdzenia. Oczywiście macie giveaway 6-godzinny, codzienny, tygodniowy i miesięczny oraz dla konta premium. Oczywiście konto premium możecie sobie zdobyć w tej zakładce, tutaj macie wszystko wyjaśnione. No i zostały mordeczki dodane skrzynki Halloween, 139 zł, ja właśnie dzisiaj sobie je będę otwierał. No i myślę, że nie będę przedłużał, bo chcę Wam coś pokazać. Bo nowy upgrader, jest nowy upgrader na Case Dropie, mam dzisiaj 2000 zł. No i otwieramy pierwszą skrzynkę i chcę Wam to wszystko zaprezentować. W pierwszej skrzynce trafiamy Chantico's Fire, zależy w jakim stanie. O, Field Tested, 180 zł i to jest proficik, bardzo ładnie. Otwieram sobie kolejną skrzynkę, za cały budżet będę sobie te skrzyneczki otwierał. Ciekawe, czy jakaś kostka wleci, nie ma kostki, ale jest Non-Rider, który, wiecie, to nie jest jakiś słaby skin, bo jest Battle Scared, ale on jest naprawdę spoczko skina. No jak widzicie, tutaj mamy tego Digla nowego, mamy nowego Kałaszka. Także jakby coś fajnego poleciało, byłoby super. Dobra, otwieramy dalej. I niestety jest ten Fire Elemental. Niestety jest Fire Elemental. No Battle Scared niestety w samym stanie. Oczywiście mordeszki, pamiętajcie, że każdy skin, który Wam rozdaję, jest rozdawany na live'iku, także zostawcie sobie dzwoneczki. No i znowu ten Fire Elemental. Kurde, widzę, że jest duży procent na niego, a mniejszy na te skiny, ale oczywiście na upgraderze, mam nadzieję, że wszystko uda się zupgrade'ować. Dobra, dwie takie skrzyneczki Halloween jeszcze niech polecą. I mamy Hyper Bestię i Neon Ridera. I tak, Neon Rider w StatTracku 209 zł, a WP 88, czyli wychodzimy w sumie na profit, także otworzę sobie jeszcze dwie takie skrzyneczki. Chyba jest ich ilość ograniczona. No nie, dwie czwórki Hyper Beast, niestety tutaj będzie słabiutko. Chociaż w StatTracku Battle Scared, no niestety, dobra. Pójdźmy sobie na razie na upgrade'ik i zobaczcie. Możemy na przykład dwa itemki sobie, nawet trzy itemki, nawet cztery. A, tu możemy sobie kilka itemków naraz, możemy sobie, widzicie, dodawać balans. Mamy tryby, fast mode, crazy mode, wszystko sobie tutaj sprawdzimy. Dobra, mamy dwa fire elementale, fire elementale, one są w słabym stanie, także weźmiemy sobie dwa. Damy sobie razy półtorej, myślę. I weźmiemy sobie na takiego Auga Kameleona i mamy, widzicie, 58% na takiego właśnie. I weźmy sobie lewą stronę, myślę. I weźmy sobie Crazy Moda i ulepszamy. Zobaczcie, jak to działa. I to nie siedzi, ale kurde, ja nawet nie wiem, mordeczki. Cashback, mamy cashback oczywiście, kurde, naprawdę graficznie jest to wykonane fenomenalnie. Dobra, jeszcze raz sobie ulepszymy na takie uspik jak King Confirmed. Jeszcze raz lewo i Crazy Mode. Nie wiem, jak to działa w ogóle, gdzie tu są szanse, ale jak widać upgrade'uje się. Mam nadzieję, że tym razem siądzie. O kurde, i znowu nie siadło, no niestety, dobra. Zostawimy sobie upgrader, otworzymy sobie te wszystkie skrzynki za cały budżet. I sobie polecimy oczywiście na upgrader, na Fast Mode'ik jeszcze. Dobra, mamy tym razem troszkę gorzej, bo jest P90 Asimov, takie macie do wygrania na live'iku właśnie. Ale jest StatTrak, o kurde, niestety gdyby te P90 było lepsze, byłoby lepiej, no ale niestety. Ciekawe, czy jakaś kostka jeszcze tutaj poleci. Ajajaj, no kurde, słabiutko z tych skrzynek leci. Chociaż ten w StatTraku cały czas leci, no ale dobra, no przejdźmy jeszcze sobie na upgrader, bo kurde, ciekawi mnie ten upgrade'ik. Dobra, te trzy itemki, na razy półtorej. Może ta lewa strona coś kuleje. Wejdźmy sobie na prawo i na tą kostkę. Mamy 43%, ale wiecie co? Ja sobie dodam balansu. Dodam sobie stówkę, żeby mieć 37%. I spróbujmy fast mode'ikiem. I to nam nie siada. Oj, oj, oj. Kurde, ale widać, że naprawdę upgrader jest bardzo dopracowany. Wszystko jest tutaj idealnie zaprezentowane. No i dobra, jak teraz już nie siądzie, to będzie naprawdę lipa. 52%, fast mode, proszę. Dobra, mamy mordeczki. AK-47 w StatTracku, Case Hardened za 793 zł i to był naprawdę bardzo opłacalny upgrade'ik. Mimo, że ogólnie dzisiaj jesteśmy w plecy, jak widać, jeśli chodzi o balans. Ale dobra, jeszcze jedną skrzyneczkę Halloween sobie otwieramy.
Naprawdę, graficznie wygląda fenomenalnie ten upgrader. Dobra, mamy M4. Widać, że jest w słabym stanie, chyba że będzie w statraku. Niestety nie, Battle Scared. Dobra, i właśnie tego brakowało na case dropie, że można było kilka itemków upgrade'ować. Dobra, weźmy sobie razy półtorej taki talonik na prawą stronę i crazy mode'em. Spróbujemy tym crazy mode'em. Nie wiem w ogóle jak on działa, jak on tutaj kręci. I nie ulepszono, nie wiem, ja na tym crazy mode'zie mam jakiegoś pecha, ale dobra, nie możemy tak szybko filmiku skończyć, wiecie co? Ja sprzedam sobie tego kałaszka, otwórzmy sobie po prostu cztery takie skrzynki naraz Halloween. I zobaczymy, zobaczymy czy coś fajnego poleci. Jeśli nie, oczywiście leci na upgrader. Chcę wszystkie młodziki wytestować. Kurde, nie ma żadnej kostki, a wydaje mi się, że w tej skrzynce powinna być jakaś w miarę szansa. Dobra, tutaj jest 5 dych tylko w plecy, dobra. Robimy tak, wszystko mordeczki upgrade'ujemy. Na razy 5, próbujemy. Karambit Tiger Tooth. Karambit Tiger Tooth, 18%, dokładamy cały balans. Ile ja mam w balansie? 250 zł. Dobra, ja mam 250 zł. Dobra, 27% szans mamy mordeczki. I wiecie co? Tutaj nie będę zaznaczał żadnego moda i zobaczymy jak to wtedy działa. I dobra, 250 zł będzie to ostatni upgrader w dzisiejszym odcinku. Jeśli podobają się wam takie filmy, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i co? Zobaczymy, czy StatTrak Karambit Tiger Tooth w Factory New siądzie na 27%. 500 zł mamy w skinach, plus 250 wydajemy, upgrade'uje. I niestety nie siada nam to mordeczki. Mam w tym momencie jeszcze 6 ziko, także na koniec sobie mogę otworzyć jakąś tutaj skrzyneczkę nietoperza. Otwieramy sobie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, tak jak już mówiłem. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.